Siemanko, witam Ciebie na kanale, który jest poświęcony tematyce fitness, odchudzania, spalania tłuszczu i odżywiania. Ja mam na imię Kuba i tym razem chciałem powiedzieć Ci trochę z mojego doświadczenia o przyzwyczajeniu do treningu. Chodzi o to, że trzeba zmieniać swój trening, dodawać nowe po prostu elementy, powiedzmy w jakimś postępie czasu oczywiście, bo to nie może być tak, że raz na kilka dni po prostu będziesz dodawał sobie więcej. Chodzi o to, że ja na początku na przykład biegałem, robiłem aerobik i przyszedł taki moment, że te efekty, które wcześniej przychodziły, te efekty po prostu stanęły w miejscu. Nie było żadnych nowych, świeżych efektów. Tak jak wyglądałem, tak jak moja sylwetka zatrzymała się na poziomie powiedzmy w listopadzie, tak przez cały listopad, cały grudzień i połowę nawet stycznia, czy też cały styczeń, wszystko stało nadal w miejscu. Później dopiero zorientowałem się, że wykonuję trening aerobowy o tej samej porze, przeważnie o tej samej godzinie. Przeważnie trwa on tyle samo. Albo było to 30 minut, albo było to 45 minut, albo było to 60 minut. Jeśli chodzi o bieganie, robiłem to systematycznie w ten sam dzień po 30 minut. To było zawsze bite równe 30 minut, przeważnie o tej samej godzinie. I po prostu wszystkie moje efekty treningowe, mimo bardzo intensywnych treningów, mi się wydawało, że jeśli trenuję od poniedziałku do piątku i czasami jeszcze w sobotę, wcześniej trenowałem 7 dni w tygodniu, łącznie ze sobotą i z niedzielą, wydawało mi się, że to jest naprawdę bardzo dużo, a jak się okazało, efekty stanęły, nie było po prostu żadnych widać zmian w pewnym czasie. Oczywiście przez pierwsze poprzednie 8-10 miesięcy zmiany były, ale później wszystko stanęło, także musiałem coś zmienić, musiałem wprowadzić jakąś progresję treningową, jakieś nowe bodźce, żeby moje ciało przyzwyczaiło się do tego, że ciągle serwuję mu to samo. Musiałem wprowadzić mu nowe bodźce i tak zacząłem biegać coraz dłużej. Zacząłem biegać o różnych porach, zacząłem biegać rano, za kilka dni biegałem wieczorem, czasami biegałem po południu. Starałem się, żeby te godziny były mniej więcej losowe, po prostu najlepiej rzucić sobie monetą. Jeśli wypadnie orzeł, to biegałem rano, jak wypadnie reszka, to można biegać wieczorem. Naprawdę dla ciała to jest bardzo dobre. Olbrzymim błędem jest ustalanie sobie planu treningowego co do dnia, co do godziny. Naprawdę to jest dobre tylko na kilka tygodni. W ogóle jeśli chodzi o bieganie, to jest taka sytuacja z tym, że bieganie przynosi dobre skutki przez tylko pewien okres czasu. Dla każdego jest to indywidualny okres czasu, ale po kilku miesiącach z reguły jest tak, że to bieganie już nie przynosi takiego efektu, takiego spalania tkanki tłuszczowej jak na początku, bo organizm wytwarza mechanizmy adaptacyjne, przystosowuje się do tego wysiłku i jedynym wtedy sposobem na przywrócenie tego stanu spalania jest albo zwiększenie dystansu przebieganych odcinków, a jeśli komuś się nie chce biegać po prostu dłużej, to niech spróbuje chociażby przebiec szybciej ten odcinek, który biegnie po prostu w tej chwili. Jeśli chodzi na przykład o aerobik, to też dobrym sposobem jest zwiększanie sobie czasu trwania tego treningu albo próba wykonania tego treningu w większym po prostu, w szybszym czasie. Można też stosować inne metody, na przykład biegać z plecakiem z kamieniami. Można też przyczepić sobie linę taką tutaj do, po prostu do pasa i ciągnąć za sobą na przykład oponę. Ja ostatnio byłem biegać z hantelkami. Zaraz pokażę coś takiego. To jest hantelek, on ma około 1,5 kg, no może 2. I po prostu dwa takie hantelki i poszedłem z tym biegać. I co się okazało? Okazało się, że już po dwóch okrążeniach byłem po prostu niesamowicie zmęczony.
to ktoś by powiedział, no 1,5 kg razy 2, co to jest? To jest praktycznie nic, ale podczas biegu dla organizmu, dla ciała była to na tyle już znacząca różnica, na tyle mocny bodziec, że po prostu te 3 kg naprawdę sprawiły, że mój trening był mega intensywny, był mega dobry i po prostu już taka niewielka po prostu zmiana sprawiła, że efekty zaczęły znowu przychodzić. Postanowiłem też zrobić taką progresję, czyli w każdym dniu treningowym zwiększałem po prostu sobie czas. Na przykład jeśli w poniedziałek robiłem aerobik 30 minut, w środę zrobiłem 45, a w piątek robiłem 60 minut. Później ten aerobik był przepleciony treningami interwałowymi. Aktualnie mój plan treningowy wygląda inaczej, one będą niedługo na mojej stronie, będzie też odcinek na temat planów treningowych, ale to jest na inny odcinek temat. Natomiast powracając do tematu, warto zwiększać sobie obciążenie. Jeśli robisz trening interwałowy, czy to na schodach, czy też bieganie, to warto sobie z tygodnia na tydzień, na przykład ja zwiększam ilość powtórzeń o 1 interwale. To bardzo dobrze też wpływa na rozwój kondycji, na rozwój wydolności tlenowej, także naprawdę trzeba to zwiększać. Zaobserwowano na grupie kobiet, nawet jakieś badania prowadzili Amerykanie, że kobiety, które ćwiczyły po prostu przez rok czasu 30 minut dziennie nawet, przez rok czasu ćwiczyły aerobik o tej samej godzinie, takie same ćwiczenia, i one przez rok schudły tylko 3 kilo. Więc sam zobacz, co to znaczy przez rok 3 kilo. Ile to jest godzin wysiłku i tylko 3 kg? No niestety, ale wykonywały te same ćwiczenia, o tej samej porze, o tej samej godzinie i o takiej samej czasie trwania. Więc miej to na uwadze, żeby zwiększać obciążenie. Pamiętaj, że to naprawdę przysłuży się i to jest bardzo istotny element. To jest bardzo istotny element, żeby zwiększać obciążenie treningowe, bo w przeciwnym razie twoje ciało wytworzy po prostu mechanizmy adaptacyjne i możesz sobie trenować i oczywiście jeśli twoja dieta będzie odpowiednio zbilansowana i zubożona w kalorie, no to twoja waga będzie szła na dół. Ale weź też pod uwagę to, że ty chcesz też rozwoju kondycji, chcesz rozwoju swojego ciała, tkanki mięśniowej i tak dalej. I sama dieta to nie wszystko. Progres treningowy jest też bardzo, z mojego przynajmniej punktu widzenia, z mojego doświadczenia, bardzo istotny, bo w moim przypadku przyszedł po prostu moment, że wszystko stanęło i nie mogłem ruszyć dalej. Więc to wszystko na dzisiaj, co chciałem powiedzieć, kierowniku. Jeśli masz pytania, zadawaj w komentarzu. Zapraszam też do subskrybowania kanału, podnoszę 600 V i do zobaczenia następnym razem.